Cześć wszystkim, nazywam się Piotr Starzyński. Swoją karierę zaczynałem w sprincie Katowice, w szkolnym klubie. Następnie przeniosłem się do ruchu Radziąków. Tam przegrałem kilka lat. Następnie przeniosłem się do ruchu Chorzów. Też kilka lat grałem tam i teraz byłem w Wiśle Kraków. Jeśli chodzi o Twoją pozycję, to wiem, że ofensywne masz tutaj jakby predyspozycje. Gdzie konkretnie? Czy to jest dziewiątka, czy na boku, czy tu i tu może? No tak, no najlepiej czuję w ofensywnej grze. Dla mnie najlepszą pozycją jest skrzydło, tak naprawdę oba, bądź czasami występowałem w pozycji pomocnika ofensywnego. Jesteś już po pierwszym treningu dzisiaj z chłopakami z Górnika. Jak wrażenia generalnie i jak oceniasz drużynę? Bardzo, bardzo pozytywny pierwszy raz w szatni. Wszyscy bardzo, bardzo, bardzo w porządku. Trening nie był łatwy, ale na pewno takimi treningami będziemy pokazywać jakość w lidze. W Górniku jest kilku zawodników, których możesz kojarzyć. Pamiętam niektórych zawodników jeszcze to, jak graliśmy w Ekstraklasie. To właśnie wtedy najbardziej mi to zapamiętałem w pamięci niektórych zawodników, no ale na pewno teraz poznam wszystkich i będzie dobrze. Jakie cele masz tutaj? Przychodzisz tutaj z jakimś konkretnym celem, jeśli chodzi o twoje zarówno indywidualne, jak i drużynowe? No na pewno chciałbym grać jak najwięcej, z drużyną razem powalczyć o awans do Ekstraklasy. No i to są moje główne cele.